Lekcja pod tytułem Jednostki masy. Tak jak do mierzenia odległości, uczyliśmy się na poprzedniej lekcji, były potrzebne pewne jednostki, tak samo do mierzenia masy, czyli ciężaru, ile co waży, też potrzebujemy pewnych jednostek. No i popatrz, wyobraźmy sobie, że musimy policzyć masę, czyli potocznie mówiąc ciężar ołówka, piórnika, komputera i statku. To jest coś bardzo lekkiego, troszkę cięższy jest piórnik. No komputer to już waży sporo, taki domowy komputer to już pewnie tata musi nosić, a nie ty. No a statku to nikt z nas nie uniesie. To już jest tak potwornie duży ciężar, że nie uniesiemy tego. Czyli są rzeczy bardzo lekkie albo bardzo ciężkie. No i oczywiście znowu w systemie metrycznym, o którym wspominałem na lekcji o jednostkach długości, wymyślono także bardzo przyzwoicie wyglądające jednostki masy. Najmniejszą jednostką masy, jaką my znamy w szkole podstawowej, jest tak zwany gram. Oznaczamy go literką G. 1 gram. Ołówek akurat mierzylibyśmy w gramach. 100 razy 10 razy większą jednostką masy jest tak zwany dekagram. Czyli 10 gramów to jest 1 dekagram. Oznaczamy go w ten sposób. DAG. DAG. 1 dekagram. Akurat piórnik mierzylibyśmy w dekagramach. I teraz 100 razy większą jednostką masy od dekagramu, czyli 100 dekagramów, to jest 1 kilogram, oznaczany literkami KG. I ostatnią znaną nam w szkole podstawowej jednostką masy, to jest jednostka, która jest 1000 razy większa od kilograma, czyli 1000 kilogramów, to jest tak zwana tona, jedna tona, oznaczona literką T. A więc mamy gram, dalej 10 razy większy jest dekagram, 100 razy większy od dekagrama jest kilogram i 1000 razy większy od kilograma jest tona. Gram, dekagram, kilogram, tona. No i to są wszystkie jednostki masy, jakie poznajemy w szkole podstawowej. Teraz podobny problem jak przy jednostkach długości, to jest problem, jak zamieniać większe jednostki na mniejsze, albo na odwrót, mniejsze na większe. No i to sobie poćwiczymy. Ale jeżeli dobrze zrozumiałeś, bądź zrozumiałaś poprzednią lekcję o jednostkach długości, to już się domyślasz z tych moich rysuneczków, tutaj razy 10, razy 100, razy 1000, co się będzie działo. Radzę tej poprzedniej lekcji posłuchać, kto jeszcze tego nie robił. To ci ułatwi zrozumienie tej. No ale zabierzmy się za przeliczanie. Jednostki większe na jednostki mniejsze. No i popatrz, jakie tutaj mamy polecenie. Zamień na gramy. Mamy 20 dekagramów, zamienić na gramy. No i popatrzmy, co się dzieje. Zamieniamy jednostkę większą na mniejszą. Z dekagramów na gramy musimy przejść. Czyli stąd dotąd. Zamieniając większą na mniejszą, już pamiętamy, będziemy mnożyli. Przez ile? Tutaj przez 10. Od razu sobie wypiszmy, co będzie w wypadku zamiany kilogramów na dekagramy. Też będzie mnożenie, tylko przez 100. A w wypadku przejścia z ton na kilogramy też będzie mnożenie, tylko przez 1000. Tak samo jak na poprzedniej lekcji, tylko tam było łatwiej, bo było prawie zawsze mnożenie przez 10. Tu trzeba pamiętać, że to jest 1110. No to mnóżmy. Idziemy z dekagramów na gramy, czyli mnożymy razy 10. 20 razy 10 równa się 200 gramów. Teraz idziemy z kilogramów na gramy, czyli startujemy stąd z kilogramów. Najpierw pomnożymy razy 100 i będziemy w dekagramach, a później pomnożymy razy 10 i będziemy w gramach. No to mnóżmy. 5 razy 100 to jest 500. Już jesteśmy w dekagramach, a więc dekagramów. O, tu już jesteśmy. I teraz razy 10 dostajemy 5000 i już jesteśmy w gramach, czyli gramów. I trzeci przykład. 14 dekagramów i 3 gramy, a mamy zamienić na gramy. Zobacz, tu część już jest w gramach. Więc tych 3 gramów nie ruszamy.
One już są gotowe jako gramy. Musimy tylko zamienić tą jednostkę 14 dekagramów. I to właśnie te 14 dekagramów będziemy mnożyli razy 10. Czyli piszemy 14 razy 10, o to jest ta część, tą zamieniam. No oczywiście o tej nie możemy zapomnieć, więc dopisujemy plus 3 gramy. Równa się i teraz 14 razy 10 to jest 140 gramów plus te nasze 3 gramy. Dodajemy i mamy 143 gramy. Drugi przykład. Tym razem każą nam zamienić. Prawdę mówiąc, to sam sobie kazałem, bo ja to wymyśliłem. Ale tak mądrzej brzmi. Zamienić na dekagramy. Najpierw z kilogramy. Czyli z kilogramów na dekagramy, żeby przeskoczyć, musimy mnożyć razy 100. Mnóżmy. 6 razy 100 równa się 600 dekagramów. Drugi przykład. 14 kg i 40 dekagramów. Od razu widać, tego nie musimy zamieniać, bo to już jest w dekagramach. Czyli zamieniamy tylko te 14 kg. Czyli 14 razy 100 plus te już gotowe dekagramy. Czyli gotowe 40 dekagramów. 14 razy 100 to jest 1400 dekagramów plus te 40 dekagramów. Więc razem ostatecznie mamy 1440 dekagramów. A teraz ostatni przykład. 8 ton. Będzie potworna ilość. No bo zobacz, startujemy z ton, mnożymy razy 1000, jesteśmy w kilogramach i jeszcze razy 100 i dopiero wylądujemy w dekagramach. Będą dwa mnożenia. Razy 1000, a później razy 100. No to mnóżmy. 8 razy 1000... To mamy 8000, ale na razie kilogramów. Teraz mnożymy razy 100, żeby znaleźć się w dekagramach. Razy 100 i mamy 8, te 3 zera, raz, 2, 3 i jeszcze te 2 zera, raz, 2. Czyli 800 tysięcy dekagramów. Bardzo dużo dekagramów. Wygodniej jest tak zapisywać, prawda? Tu zresztą widzisz, dlaczego wymyślano te różne jednostki. Dla bardzo ciężkich rzeczy taki zapis, 8 ton, jest bardziej elegancki niż taki zapis w dekagramach. Prostszy do zapamiętania. 8 ton waży mój statek, ktoś powie. A ktoś inny powie 800 tysięcy dekagramów. No to już nie brzmi najlepiej. Nie wiem, czy cię przekonałem, no ale teraz przechodzimy do drugiej części, czyli zamiany mniejszych na większe. Jak zamienialiśmy większe na mniejsze, mnożymy. Jak teraz będziemy zamieniali małe na duże, no to co będziemy robili? Będziemy oczywiście wykonywali czynność odwrotną do mnożenia, czyli dzielenie. Z gramów na dekagramy dzielimy przez 10. Z dekagramów na kilogramy dzielimy przez ile? Przez 100. No i z kilogramów na tony dzielimy przez 1000. 1000. Tak samo było poprzednio, też było 10, 100, 1000, tylko mnożenie. A tutaj jest dzielenie. No to do roboty. Mamy zamienić na dekagramy. 140 gramów, czyli musimy dzielić przez 10. 140 podzielić na 10, skreślam po jednym zerze i wychodzi 14 dekagramów. Tym razem 2,5 tysiąca, czyli 2500 gramów podzielić na 10, skreślam po jednym zerze i wychodzi 250 dekagramów. Drugi przykład. Mamy zamienić na kilogramy. Najpierw dekagramy, czyli z dekagramów na kilogramy będziemy skakali, czyli musimy dzielić przez 100. 480. Oj, tu zły przykład. Małą korektę zrobię, bo ty jeszcze nie znasz pewnego typu liczb, to muszę tutaj dopisać jeszcze jedno zero. O. Wcisnę tu jeszcze jedno zero, wybacz mi. O, ono tu jest niezbędne, bo inaczej by nam się nie udało tego zrobić na twoim poziomie wiedzy. On wzrośnie na pewno, ale na razie nie możemy przesadzać. Czyli mamy 4800 podzielić, przypominam, na 100. Skreślamy dwa zera. Właśnie po to mi było to drugie zero potrzebne, żebym mógł skreślać. I wychodzi nam 48 kilogramów. No a...